Tak, mamy drugą część tematu dogmat maryjny. Rzucamy dzisiaj go do śmietnika. Wychodzimy z Babilonu Wielkiego, spod władzy duchów, demonów, ideologii i oddajemy Babilonowi w tej kwestii dzisiaj w dwójnasób. Jemu co jego jest. Co jego jest, tak, że upija narody, upija królów, współdziałają z tymi dogmatami kupcy ziemi. Czyim jesteś synem, czyli czyim jest synem Mesjasz, synem Dawida, ze spermi, z ciała krwi zrodzonym. A z ducha? A z ducha to co czytałem, z ducha ustanowiony. Dlatego czytałem przekład warszawski, Rzymian, to jest ważny fragment, Rzymian 1.3 i 1.4. Ten czwarty werset jest zakamuflowany też w innych przekładach, dlatego warszawski tutaj przeczytaliśmy. I on jest zgodny z innymi fragmentami, to dojdziemy do tego. Na razie to zostawiam tak, jak jest. Natomiast na tym dogmacie maryjnym, czyli że niepokalana dziewica rodzi przez Ducha Świętego, Duch Święty ją ocienia, jak to tekst mówi, bo tu zapłanie, to już jest interpretacja, ocienia i rodzi się Mesjasz Chrystus. Na tym dogmacie wyrasta inny dogmat, który w dużej mierze u świadków strażnicy funkcjonuje, czyli że Jeszua sobie żyje jako zwykły człowiek, oczywiście tak jak ten dogmat maryjny mówi, sobie żyje i w momencie tak zwanego chrztu, zanurzenia jest ten duch, który w niebie przebywał, ta istota jest wcielana w ciało i zostaje mu to wszystko przywrócony, tak w skrócie mówiąc, przywrócony jego byt, jego świadomość i jego istnienie. Natomiast tego typu dogmat, że ktoś wchodzi w czyjeś ciało, to jest w Biblii opisany taki dogmat. I teraz przeczytamy kilka wersetów mówiące o tym dogmacie. Mateusza 9:32, przekład poznański. Jeszcze raz? Mateusza 9:32. Jest kilka takich zdarzeń opisanych. A kiedy przychodzili, przyprowadzono do niego niemowę opętanego przez czarta. Po wyrzuceniu czarta niemy odzyskał mowę, a tłumy mówiły zdumione, nigdy w Izraelu nie widziano czegoś takiego. Lecz faryzeusze mówili, on wyrzuca czarta mocą przywódców czartów. Przeczytaj dokładnie to. On wyrzuca czarty mocą przywódcy czartów. Mateusza 12:22. Wtedy przeprowadzono do niego ślepego niemowę opętanego przez czarta i uzdrowił go tak, że niemy mówił i widział. I wszystkie tłumy z najwyższym podziwem mówiły, czy ten nie jest synem Dawida, oczywiście nie chodzi tu o tego uzdrowionego, tylko tego, który go uzdrowił. Czyż ten nie jest synem Dawida? Faryzeusze zaś, czyli opozycja, usłyszawszy to, powiedzieli, on wyrzuca czarty mocą Beelzebuba, władcy czartów.
A Jeszua, wiedząc, co mieli na myśli, powiedział: każde królestwo, które niezgoda rozdziela, ulega spustoszeniu. I każde miasto albo dom, które niezgoda rozdziela, nie ostoi się. A jeśli szatan wyrzuca szatana, to rozdzieliła ich niezgoda. Jakże więc ostoi się ich królestwo? Jeśli zaś ja wyrzucam czarty mocą Belzebuba, to czyją mocą wyrzucają je wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. A jeśli ja wyrzucam czarty mocą Bożą, to przyszło do was Królestwo Boże. Czy ktoś może wejść do domu mocarza i zagrabić jego mienie, jeśli najpierw go nie zwiąże? Wtedy to dopiero ograbi jego dom. Tu czytam te fragmenty, tu jeszcze można jeden przeczytać. Mateusza 17, 4, od 14. Jeszcze raz. Mateusza 17, rozdział od 14 wersetu. Tu też jest ciekawy fragment w tym kontekście, ciekawe słowa padają. A kiedy przyszli do tłumu, podszedł do niego człowiek i upatrzy przed nim, przed Jeszuą na kolana, powiedział: Panie, zlituj się nad moim synem, bo jest lunatykiem i cierpi z tego powodu. Często wpada w ogień lub wodę. Przyprowadziłem go do twoich uczniów, ale go nie mogli go uzdrowić. Jeszuła odpowiedział: przewrotne pokolenie niedowiarków, jak długo będę z wami, jak długo was będę znosił? Przyprowadźcie mi go tutaj. Jeszuła nakazał mu surowo wyjść z chłopca i czart wyszedł z niego. I od tej chwili chłopiec był zdrowy. Wtedy uczniowie zapytali Jeszuła na osobności: dlaczego to my nie mogliśmy go wyrzucić? On zaś im mówi: z powodu waszej słabej wiary, zaprawdę powiadam wam, jeśli macie wiarę jak ziarnko gorczycy, a powiecie tej górze: przesuń się tam, to się przesunie. I nie ma rzeczy, która byłaby dla was niemożliwa. To 17 werset. Jeszua powiedział: przewrotne pokolenie niedowiarków, jak długo będę z wami, jak długo was będę znosił, przyprowadźcie mi go tutaj. Czy to się odnosi tylko do jego uczniów, którzy nie mogli wypędzić czarta, czy też do tego, w którym ten czart był? No tutaj jest dwojaka sytuacja, tak? Bo uczniowie nie mogli... Do kogo jest to zdanie? Bo mnie uczniowie... To zdanie... Ale dzisiaj się tym nie zajmujemy. Rozwodnimy temat, bardzo trudny. Jest podwójna tutaj sytuacja, bo uczniowie nie mogli... Nie mieli jakby mocy. I tutaj Jeszua wskazuje: z powodu słabej waszej wiary, ale też do tego pokolenia. Mówi w odniesieniu do całości, bo te czarty, demony są też oznaką choroby. Cały naród chorował duchowo. Tu jest kilka warstw w tej wypowiedzi, w tej sytuacji. Nie słowa Jeszuły, bo on po prostu męczył się w swojej czystości, męczył się wśród ludzi, którzy się tak zachowywali, którzy byli ślepi. Tak, natomiast przywołałem ten fragment dlatego, bo tutaj jest: z powodu waszej słabej wiary, i tutaj jest te słowa: jeśli będziecie mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, to powiecie tej górze: przesuń się tam, a się przesunie. Czy pamiętacie, symbolem czego jest góra? Boga. Tak, Bogale w szerszym znaczeniu. Władzy, tak? Bóg jako władza, oczywiście jest ta góra Syjon, wywyższona ponad inne pagórki. Tak? Czyli góry przedstawiają jakąś władzę. I w naszym, i w tym znaczeniu tutaj, i w naszym tutaj temacie, uderzamy w tą górę tym, co obalamy pewną siłę, pewną moc, pewien dogmat, aby nami nie rządził, aby nad nami nie miał władzy. Dzisiaj musimy wyrazić
wiarę, bo są fragmenty w tekstach, gdzie one są tak naprawdę spreparowane, tak zmanipulowane, tak przetłumaczone, że dają takie myślenie, a nie inne. Natomiast ja przeczytałem kilka fragmentów, odniosłem się do Greki, gdzie tam nie ma interpretacji w tych fragmentach. Tam jest czysty tekst proroctwa, które wypowiada sam Stwórca i on tego nie zmieni. On nie może tego zmienić. To są prawa ludzi, które nadał. Mąż ma prawo do żony, żona do męża. Wiele płaszczyzn jest, których Stwórca nie może naruszyć, dlatego te proroctwa, które czytałem dane Dawidowi, są ścisłe i konkretne do potomstwa jego. Że jego potomstwo będzie królować, będzie królem, będzie Mesjaszem. Tak jak w Psalmie 110, to potomstwo będzie na wzór Melchizedeka kapłanem. Natomiast na tym dogmacie maryjnym, który się wywodzi z pogańskich wierzeń, zbudowane są inne dogmaty. To, że jakaś istota jest wszczepiana w ciało Mesjasza, wcielenie jakieś, to jest pogański, tutaj demoniczny. Tak jak czytamy, to demony tak robią. Nikt inny. To jest dogmat demonowy. Tak one działają, szkodzą notabene tym ludziom, w które wchodzą. No to ktoś powie, no bo to demony, a tutaj Duch Święty. No dlatego jest taki ten. No nie. Ten sposób odbierania świadomości żywej istoty, która się urodziła, Bóg nie może tak działać. Dlatego też mamy... Znaczy nie może w tym sensie, że nie to, żeby nie było to możliwe, tylko... Tak, no nie działa. Nie jest to zgodne mamy z standardami. Mamy natomiast drugą stronę, tą tak zwaną ciemną stronę, że ona tak działa. Te wszystkie media spirytystyczne, gdzie się wcielają te duchy w te media i przemawiają przez nie, to są świat demonów, świat duchów. Bóg tak nie działa. Dlatego ostrzega nas przed tym wielokrotnie, żebyśmy do takich osób się nie udawali, takich rzeczy nie robili i tak dalej. Bo wchodzimy pod władzę ciemności. I tych fragmentów, jak to tak te złe moce działają, jest opisanych kilka. Natomiast kontynuując dalej temat, drążąc dalej, w dogmacie, że Jezus, już tak się posłużę tym sformułowaniem, że został stworzony jako pierwsze stworzenie, żył w niebie, tam gdzieś jako istota niebiańska i później przyszedł na ziemię, wcielił się, jeszcze jako Bóg się wcielił. Dogmat jeszcze, że Jahwe to jest Jezus, bo jego imię Jehoszua to na to wskazuje. I różne tego typu odcienie, różnych tego typu nauk i dogmatów, to trzeba by zadać takiej osobie pytanie zasadnicze, kiedy Jeszua został zrodzony. Czy jest to gdzieś zapisane? Bo o tym, że zostanie zrodzony, jest napisane w Psalmie 2. Przeczytajmy sobie, bo zaraz do niego się odwołamy. Psalm 2 od 6 wersetu. To ja ustanowiłem mego króla na Syjonie, mojej świętej górze. Chcę wam oznajmić dekret Jahwe. Jahwe rzekł do mnie, tyś moim synem, ja dziś zrodziłem ciebie. Zażądaj ode mnie, a dam ci dziedzictwo narody i krańce ziemi w twoje posiadanie. Zgoczesz je żelazną maczugą, roztrzaskasz jak gliniane naczynie. To jest mesjańskie proroctwo dotyczące Mesjasza, że zostaje zrodzony. Oczywiście tutaj warto sobie przeczytać ten 7 werset w różnych przekładach, bo ten nowy dynamiczny przekład tu w ogóle inaczej oddaje ten werset, ale tu na razie pomijam to.
Jest tu mowa o zrodzeniu, kontekst mówi o Mesjaszu. I teraz mamy odwołanie, mamy interpretację samego Piotra tego fragmentu. I to też trzeba sobie zapamiętać ten fragment z Dziejów Apostolskich 13 rozdziału, bo ten cały rozdział mówi, kiedy Jeszua się narodził. Niektórzy mówią właśnie, że się narodził przed wiekami, przy stworzeniu Bóg. Inni mówią, że przy narodzinach, jak Maria została zapłodniona. Inni mówią, że przy chrzcie, gdzie Duch Święty w postaci gołębicy stąpił na Jeszua. Inni, chyba już inni inaczej nie mówią. Jakby takie podstawowe trendy są. Natomiast na podstawie tego, że tyś moim synem, ja cię dziś zrodziłem. I oczywiście tu przywołane są te fragmenty, opisy, gdzie jest utożsamiany z mądrością. Właśnie zapomniałem to, bo to jest z Izajasza, zanotować sobie. Ale tam też jest inna istota, która była wcześniej, jest wymieniona. Bo jeżeli mądrość utożsamiana jest z Jeszuą, z Jezusem, jako ta przedwieczna, to tam jeszcze jest roztropność. I pytanie, gdzie, kim jest ta roztropność? Bo tam jest o dwóch takich duchach, że tak powiem. Dzieje apostolskie, 13 rozdział, tu jest wyjawienie, kiedy to proroctwo z psalmu drugiego się wypełniło. Kiedyś przeczytałem jednemu bratu, to powiedział, że Piotr miał schizofrenię. Od 14 wersetu czytamy tak. Następnie tutaj kontekst mamy i ja tutaj spróbuję uwypuklić ten lub powrócę do sedna. Następnie opuścili Pergę i przybyli do Antiochii Pizydyjskiej, gdzie w dzień szabatu dali się do synagogi i usiedli. I widzimy tutaj to, co mówiłem wielokrotnie. Jak szli gdzieś apostołowie, to pierwsza rzecz, udawali się do synagogi. Kiedy przeczytano urywek z prawa i proroków, przełożeni synagogi zwrócili się do nich. Bracia, jeśli chcecie przekazać jakieś słowo pociechy ludowi, mówcie. Nie Piotr, to Paweł mówi. Przepraszam, to pomyłka. Na to stał Paweł, dał znak ręką i przemówił: Izraelici i bojący się Boga, słuchajcie. Bóg Izraela, tego właśnie ludu, wybrał ojców naszych i wywyższył ten lud w czasie pobytu na obczyźnie w ziemi egipskiej. On też wywiódł go z tej ziemi swoim potężnym ramieniem. I przez 40 lat zniósł ich cierpienie na pustyni. Znosił ich cierpliwie na pustyni. Wyniszczył 7 szczepów w ziemi Kanaan, a mniej więcej po 450 latach oddał im na własność ich ziemię. Następnie dał im sędziów aż do proroka Samuela. Tutaj Paweł oczywiście historię całą opowiada, o którym jest zapisane, ale tutaj też się opiera na prorokach. Potem zażądali króla i dał im Bóg na 40 lat Saula, syna Cisa, człowieka z pokolenia Beniamina, a gdy go odrzucili, powołał im na króla Dawida, któremu wystawił takie świadectwo: znalazłem Dawida, syna Jessego, człowieka według serca mego, który spełni we wszystkim moją wolę. I teraz, bo on przytacza to, co czytaliśmy wcześniej. Tego właśnie pokolenia, czyli z Dawida, zgodnie z obietnicą wyprowadził Izraelowi Zbawcę Jezusa, Zbawcę Jeszuę, którego przyjście poprzedziło głoszenie przez Jana chrztu nawrócenia dla całego ludu izraelskiego. A gdy Jan wypełnił swoją misję, powiedział: nie jestem tym,
za którego mnie uważacie, ale za mną idzie ten, któremu nie jestem godzien rozwiązać obuwia na jego nogach. Bracia, synowie pokolenia Abrahama i ci spośród was, którzy się Boga boją. Zobaczmy. Na chwilę. Bracia, synowie pokolenia Abrahama i ci spośród was, którzy się Boga boją. On tutaj proroctwa cytuje, mówi, że wy żeście go, że Mesjasz przyjdzie z rodu Dawida, z potomstwa Dawida. Nam zostało przekazane słowo zbawienia, które mieszkańcy Jerozolimy i ich przełożeni odrzucili, a skazując Jeszua, wypełnili słowa proroków czytane w każdy szabat. Czyli skazując na śmierć Jeszua, wypełnili słowa proroków czytane w każdy szabat. Do czego Paweł dąży? Choć nie znaleźli niczego, czym zasługiwałby na śmierć, zażądali od Piłata, by go zgładził, aby wykonali to wszystko, co o nim zostało napisane, czyli to, co zostało napisane, wypełniło się przez skazanie. Tam wiele rzeczy się wypełniło, ale tutaj Paweł chce konkretnie coś powiedzieć. Zdjęli go z drzewa krzyża i złożyli w grobie, ale Bóg wskrzesił go z martwych. Przez wiele dni ukazywał się tym, którzy z nim przyszli z Galilei do Jerozolimy. Oni to teraz są świadkami wobec ludzi. A my zwiastujemy wam dobrą nowinę obiecaną ojcom. Dobrą nowinę obiecaną ojcom. Jaką dobrą nowinę? Bo pamiętajmy, że te dobre nowiny to są różne w danym czasie, do danego człowieka w danym miejscu. A tutaj Szaweł pisze o konkretniej, którą wobec nas, ich dzieci, Bóg wypełnił, wskrzeszając Jeszua, jak to zostało napisane w drugim psalmie. Tyś synem moim, ja ciebie dziś zrodziłem. Przeczytam jeszcze raz. Psalm drugi, tyś moim synem, ja cię dziś zrodziłem, Bóg wypełnił, wskrzeszając Jeszua. A że go wskrzesił z martwych, aby już więcej nie uległ rozkładowi, tak to zapowiedział, wypełnią obietnicę daną Dawidowi, w którą wierzyć należało. Dlatego to na innym miejscu mówi, nie pozwolisz, aby święty twój uległ zniszczeniu. Dawid bowiem wypełniwszy za życia swego wolę Bożą, umarł. Został złożony przy swoich ojcach i uległ rozkładowi. Ten zaś, którego Bóg wskrzesił, nie uległ rozkładowi. Każdy przekład mówi to samo. Bóg wskrzesił, Bóg wypełnił to proroctwo, czyli w psalmie drugim, bo tu jest cały czas o nim mowa, ta dobra nowina z psalmu drugiego, tyś moim synem, ja cię dziś zrodziłem, jest spełnieniem w momencie wskrzeszenia Jehoszuę z martwych. W tym miejscu psalm mówi, że się wypełniło. W tym momencie Jeszua się narodził. O tym mówi ten psalm. Nie mówi o jakimś tam narodzeniu. Przed bytami, przed wiecznościami, to są interpretacje wszystko. Tu jest jasno i klarownie powiedziane ten zwrot, ja cię dziś zrodziłem, jeżeli jest prawdziwy, to tutaj jest powiedziane, bo tam chyba nowy przekład był dynamiczny, mówi, ja ciebie ustanowiłem. Coś mi się tak kojarzy. Gdzieś mam zapisane ten psalm. W każdym razie to
Pytanie, kiedy Jeszua się narodził, zrodził, wypełniło się w tym momencie. I wrócę do Rzymian 1:3-4. O synu swoim, który się narodził ze spermy Dawida według ciała, który według ducha oświęcenia został ustanowiony synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie o Jeszule Chrystusie Panu naszym. I oczywiście panuje taki dogmat, jak że Bóg rodzi Boga. I tam na poparcie tego dogmatu jest powołane, że krowa no, rodzi krowę, tak? Nie konia. Koń rodzi konia i tak dalej. I Bóg rodzi Boga. Który według ducha uświęcenia został ustanowiony synem. Tak. Ducha uświęcenia. A tego to jest zgodne z tym, co teraz będę omawiał. Przez zmartwychwstanie. Ducha ale w kontrze dogmatowi kolejnemu, który wyrasta z dogmatu maryjnego, Bóg rodzi Boga. Bo jeżeli rozumiemy w ogóle samo w sobie określenie Bóg, to nie mamy tu żadnego problemu. Sędziowie Izraela byli bogami, Mojżesz był nazwany Bogiem i tak dalej, i tak dalej. Ale w tym dogmacie Bóg rodzi Boga chodzi o naturę. O fizyczność, że tak powiem. Czyli Bóg jest duchem i rodzi Boga. O materię, jakby w tym sensie. Ewangelia Jana 1:9. Do 13. Bo Biblia też w wielu miejscach mówi o pewnego rodzaju narodzeniach. Konkretnych narodzeniach. Izrael jako naród był nazwany synem pierworodnym. Cały naród był nazwany synem pierworodnym. Dlaczego Bóg go tak nazwał? Synem pierworodnym. Przecież Jeszua jest synem pierworodnym. W tych dogmatach. Ale jeżeli weźmiemy, że jest synem pierworodnym w prawości, to zaczyna być inaczej. Ewangelia Jana 1:9. Światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Była na świecie i świat stał się przez nią, a świat jej nie poznał. Jaki przykład? Poznański. Oczywiście tu już w głowach jest różnych, że to Jeszua jest tą światłością, zgadza się, ale on niesie światłość, on przyszedł, dlatego ta światłość, która w nim była, ta światłość, prawda, Bóg stwarzając wszechświat, mówi, niech stanie się, tłumacze mówią, światło, a tam jest konkretnie powinno być światłość. Prawda i prawa. Wszystkie, Bóg najpierw ustanawia wszystkie prawa, a później tworzy zgodnie z tymi prawami cały wszechświat i ludzie i wszystko, co funkcjonuje. Później w kolejnym dniu staje się światło fizyczne. Przyszła do swoich, a swoje nie przyjęli. Światłość prawa, tory czyste, nieskalane, nie przyjęli to przez usta Mesjasza. Dlaczego tak mówię? Bo w Ewangelii Jana przytoczę tylko 9:5, jak długo jestem na świecie, jestem światłością świata. Czyli co, Chrystus umiera i tej światłości już nie ma? Ona nadal jest. Tym zaś, którzy przyjęli, 12 werset, tym zaś, którzy ją przyjęli, tą światłość, uwierzyli w jej imię, dała moc, aby stali się dziećmi bożymi. Wow. Stali się dziećmi bożymi. A, bo tu już możemy powiedzieć, bo już to rozumiemy, że to jest alegoria. Że to są dzieci Boże niezrodzone, że Bóg, że my nie stajemy się zrodzeni Bóg z Boga. Czyli jak w tym dogmacie Bóg rodzi Boga, to ten fragment powinniśmy powiedzieć, że Bóg nas zrodził, jesteśmy, mamy tą samą naturę i jesteśmy bogami. Jak Chrystus. 13 werset. Oni, czyli ci, którzy stali się dziećmi bożymi, nie narodzili się z ludzi,
ale ani z porządliwości ciała, ani z woli mężczyzny, ale z Boga. Tu mamy bardzo dobrze to oddane. Że ludzie, którzy przyjęli światłość, uwierzyli w nią, stają się dziećmi Bożymi. Nie z woli człowieka, tylko z woli Boga. Narodzili się, zrodzili się przed wiekami. Izajasz, gdzie był jeszcze, gdy nie powstał, był już zaplanowany, zrodzony, jakby istniał. I takich fragmentów jest dużo. Pierwszy list Jana 2:29, przekład Kulowski. Pierwszy list Jana 2:29. Pierwszy list. Dlaczego Jan o tym dużo pisze? No bo też opisał to, gdzie Jeszua powiedział o tym zrodzeniu. Pierwszy Jana 2:29. Jeśli wiecie, że jest sprawiedliwy, cool, przykład? Tak, mamy? Tak. To poznajecie, że również każdy, kto czyni sprawiedliwość, z niego został zrodzony. Każdy może być zrodzony. 3:9, ten sam list. Żaden z tych, którzy zostali zrodzeni z Boga, grzechu nie popełnia, bo nasienie jego w nim pozostaje. Nie może też grzeszyć, gdyż z Boga został zrodzony. Duch Boży, nasienie jako jest. Nasienie światłości, prawdy. Bo ludzie do tego zostali stworzeni, aby nieść Boże światło, Boże nasienie, przekazywać innym ludziom, następnym pokoleniom, rozsiewać to nasienie po całej ziemi. Ziemia miała być napełniona, rozsiana wiedzą o Stwórcy, bojaźnią przed Stwórcą. Dlatego Ewangelia, niesienie Ewangelii jest też rozsiewaniem. Jeszua trafnie tutaj to przedstawia jako rozsiewanie. 4:7, ten sam list. Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, bo miłość od Boga pochodzi, a każdy, kto miłuje Boga, został zrodzony i zna Boga. Z innych miejsc został zrodzony przez Boga i zna Boga. 5:1, ten sam list. Każdy, kto wierzy, że Jeszua jest Chrystusem, z Boga jest zrodzony. I każdy, kto miłuje tego, który zrodził, miłuje również tego, który został z niego zrodzony. Zobaczmy, ile Jan pisze o zrodzeniu. Ale nie o zrodzeniu Jeszuły. Czyli jeżeli Bóg zradza ludzi i w dogmacie Bóg rodzi Boga, no to byśmy mieli chodzących bogów. Dlaczego oni poumierali? Dlaczego się aureola nie świeciła nad głowami? Tak ironicznie mówiąc. 5:18. Wiemy, że żaden z tych, którzy z Boga zostali zrodzeni, nie grzeszy. Ale to już chyba czytałem. Czy podobna myśl? Został zrodzeni, nie grzeszy, ale ten, który zrodzony jest z Boga, trzyma się go, a zły go nie dotyka. I to zrodzenie w ogóle nie jest część jakąś nowinką tak zwanego Nowego Testamentu. Powtórzonego prawa 32:18. Tysiąclatka dwójka. Gardzisz skałą, co ciebie zrodziła? Zapomniałeś o Bogu, który cię zrodził? Pomyślmy sobie o tym wersecie. Gardzisz skałą, co ciebie zrodziła? Zapomniałeś o Bogu, który cię zrodził? Pomyślmy sobie w tym dogmacie Bóg rodzi Boga. Jak to jest
wynaturzone. Jakuba, to co dzisiaj na portalu zamieściłem, tylko tutaj jeden werset więcej przeczytamy. Jakuba 1,16. Ile? 1,16. Poznański przykład. Nie ulegajcie błędom, bracia moi umiłowani. Każde dobro i wszelki dar doskonały przychodzą od góry, do nas z góry od Ojca Światłości, który nie podlega zmianom i kolejnym zaćmieniom. Bóg nie podlega zmianom. Czyli jeżeli Bóg daje prawa, sam się ich trzyma. Kolejnym zaćmieniom. Z własnej woli zrodził nas przez słowo prawdy. Abyście byli jakby zaczątkiem tej, abyśmy byli jakby, to jakby to jest dodatek tutaj, w tym poznańskim przykładzie, abyśmy byli zaczątkiem Jego stworzeń. To jakby to jest wstawka tutaj, tłumacza. Abyśmy byli zaczątkiem Jego stworzeń, bo jakby to tutaj w Jego dogmacie tłumacza tutaj mu się zgadza to jakby, natomiast my dzisiaj obalamy ten dogmat. Jeszua był pierworodny w tym znaczeniu, że pierworodny przy zmartwychwstaniu jako prawy i w tym znaczeniu jest pierworodny w zmartwychwstaniu, pierwszy zmartwychwstał w prawości, a inni zrodzeni przez słowo prawdy, i tutaj się kłania, to zadam pytanie bez odpowiedzi tych wszystkich interpretatorów objawienia, bo tam jest mowa o pierwszym, w zasadzie jest mowa o drugim zmartwychwstaniu, pierwszy jest jakby w domyśle. No to czym jest to zmartwychwstanie, zrodzenie, o którym tu jest cały czas mowa? Ale nie ulegajcie błędom, bracia moi umiłowani. Z własnej woli zrodził nas przez słowo prawdy, abyśmy byli zaczątkiem Jego stworzeń. To jest zrodzenie. Tak jak czytałem w Rzymian 1,4 w przekładzie warszawskim, zaznaczam, który według Ducha Uświęcenia został ustanowiony Synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie. To, co czytałem, zdradza się człowiek wtedy, gdy podąża za Jeszuą. On niósł światło narodom. Światłość narodom. Światłość kogo? Swego Ojca. Nie mówił nic, co mu Ojciec by nie powiedział. I teraz Jana 3 rozdział. Trochę będzie gmatwaniny, bo wokatio mam tutaj. Jest tutaj różne dopiski. Wokatio, czyli Jana 3 werset do 8. Może mi się uda ominąć trochę te interpretacje w nawiasach kwadratowych. Odpowiedział Jeszua i rzekł mu do Nikodema: amen, amen, czyli tak na bank. Mówię ci, jeśli nie ktoś zostanie zrodzony z góry, tu interpretacja jest, jakbyśmy sobie zaczęli zobaczyć tą górę, co to jest, od początku, od nowa, ale z góry, bo góra jest Syjon, góra jest siłą, góra jest tam, przedstawia władzę. Bóg pociąga, czyli z góry, on jest źródłem wszystkiego, tu jest sens prawdziwy, który nie został zrodzony z góry, tak? Jakuba, który z własnej woli nie został nas, który z własnej woli zrodził nas przez słowo prawdy. Kto? Bóg. Jakuba, wrócimy myślą. Nie może zobaczyć Królestwa Boga.
Czwarty mówi do niego Nikodem: jak może człowiek zostać zrodzony starcem będąc? Czy może do łona matki jego drugi raz wejść i zostać zrodzonym? Odpowiedział Jeszua: amen, amen, mówię ci, jeśli nie ktoś zostanie zrodzony z wody i ducha, nie może wejść do Królestwa Boga. Wiatr gdzie chce dmie, a głos jego słyszysz, ale nie wiesz skąd pochodzi i gdzie odchodzi. Tak jest każdy zrodzony z ducha. Wszędzie jest mowa o zrodzeniu duchowym, przysposobieniu tak zwanym, tak można to też nazwać. Izrael był pierworodnym synem nazwanym z przysposobienia, bo on wybrał ten naród. W nim pokładał ufność, z nim zawarł przymierze. Dlatego go nazwał pierworodnym. Dlatego też pierworodni w Egipcie zostali w ostatniej pladze jako zadośćuczynienie, bo faraon chciał zabijać synów Izraela. A cały Izrael był pierworodny, czyli zabijał pierworodnych. Takiej interpretacji. Dlatego też uśmiercił anioł zagłady pierworodnych w całym Mitzrayim, Egipcie. Tutaj warto też wspomnieć o samym zwrocie Syn Boży. Czy jest jakieś fenomenalne dotyczące samego Zbawiciela. Hioba 1:6. Przykład poznański. Izrael cały był też, można powiedzieć, z synami Bożymi, w tym sensie jak zachowywali prawa Boże. Pewnego dnia synowie Boży przybyli, by stawić się przed Jahwe, stawił się też z nim i szatan. Można powiedzieć, że tym synem Bożym też i szatan można nazwać go. W pewnym sensie, no, dalekiej idącej interpretacji. Hioba 38:7. Czy chórem śpiewały gwiazdy poranne i radowali się wszyscy synowie Boży? No tak, te teksty mówią. Przepraszam. Te teksty mówią o synach Bożych. Ale Jeszua był wyjątkowy, on był pierworodny. No dlatego mówię. To pierworodny, zrodzony przez Twórcę, Psalm drugi, o którym czytaliśmy, kiedy zostały wypełnione te słowa, kiedy one spełniły się. Nie przy początku stwarzania. No i rodzaju 6:2, może tylko przytoczę, synowie Boga spostrzegli, iż córki człowiecze są piękne, przyjęli więc je za żonę, te wszystkie. Czyli synowie Boże są różni. Jest przynajmniej 3 razy o nich mowa. Wróćmy do Rzymian 9 rozdział. Trzeci werset. Przykład świadkowy tutaj włączmy sobie. Albowiem życzyłbym sobie, żebym ja sam został jako przeklęty oddzielony od Chrystusa dla dobra moich braci, moich krewnych według ciała, którzy jako tacy są Izraelitami, do których należy usynowienie. Widzimy, Izrael jest usynowiony, ale pada to sformułowanie mój syn pierworodny, do których należy usynowienie oraz chwała i przymierze, i nadanie prawa, i święta służba, i obietnice. I zostali usynowieni we wszystkich ludów na całym obliczu ziemi. Bóg z nimi zawarł przymierze. Do których należą praojcowie i z których Chrystus wywodzi się według ciała. Bóg, który jest nad wszystkim, niech będzie błogosławiony na wieki wieków. Amen. Bóg, który jest nad wszystkimi. Nie Chrystus. Bóg. Nad wszystkim. Nad wszystkim.
Jednakże to nie znaczy, że słowo Boga zawiodło, gdyż nie wszyscy, którzy wywodzą się z Izraela, rzeczywiście są Izraelem. Bo chodzi o ducha, tak? Tu nie ma znaczenia, jak w innym miejscu powiedział, że jesteś obrzezany, to już jesteś Izraelem. Nie, to masz być na sercu, w duchu obrzezany, postępować według wszystkich praw, według ducha. To, co Jeszua pokazał, przyszedł i pokazał, jak ten duch... Przeczytaj następne, siódme. Tak, bo do ósmego chcę przeczytać. I nie wszyscy przez to, że stanowią potomstwo Abrahama, są dziećmi. Lecz co będzie zwane twoim potomstwem, będzie poprzez Izaaka. Znaczy to, że dzieci cielesne nie są rzeczywiście dziećmi bożymi, ale dzieci według obietnicy. Te są poczytane za potomstwo. Poczytywane za potomstwo. Ale dzieci według obietnicy, według wiary, według ducha są za potomstwo. Jeszua jako jedyny sprawiedliwy od początku, że tak powiem, do końca jest pierworodnym w tym znaczeniu. Pierworodny w zmartwychwstaniu. W sprawiedliwości, bo sam wzbudzał zmartwych, tak? Czyli w tym znaczeniu ci ludzie, których Jeszua wzbudził, umarli później z powrotem. Natomiast wiemy, że Jeszua został wzbudzony przez Ojca swojego i żyje. Czy zwrot Syn Człowieczy jest jakimś fenomenem odnoszącym się tylko do Mesjasza? Ezechiela, sobie przeczytałem w ogóle całego Ezechiela, przeczytamy tylko może dwa wersety, bo tam jest cały, wszędzie gdzie Bóg się zwraca do Ezechiela, zwraca się Ezechiela na przykład 2:1. Pierwszy raz się pojawia w Ezechiela ten zwrot. I rzekł do mnie, Synu Człowieczy, stań na swoich nogach, chcę mówić z tobą. 2:3 powiedział mi, Synu Człowieczy. 2:6, a ty, Synu Człowieczy. I cały Ezechiela jest przesiany tym zwrotem do Ezechiela, Synu Człowieczy. Ja mogę się nazwać Synem Człowieczym. Bo ten zwrot tak odnosi się do ludzi. Syn Człowieczy. Daniela 8:17. Do Daniela. Przyszedł na miejsce, gdzie stałem, a gdy on przystąpił, przeraziłem się i upadłem na twarz. Czyli Michał, tak to był? Zwiastun? Czy Gabriel? Masz piętro wyżej. Nie mam, bo ja mam tylko tutaj zaznaczone fragmenty. Przeraziłem się, upadłem na twarz, wtedy rzekł do mnie, zrozum, Synu Człowieczy, że widzenie odnosi się do końca czasów. Dlaczego tutaj tłumacze nie siekają tego Synu Człowieczy, ten Syn i Człowieczy z dużej litery? Psalm 80:18, to już, a nie, w poznańskim jest, bo też zauważyłem, że ten Syn Człowieczy nie w każdym przekładzie w ogóle występuje, jak szukałem. Psalm 80:18. Niech ręka Twa spocznie na mężu Twojej prawicy, na Synu Człowieczym, któregoś sobie wychował. I to nie jest mowa o Jeszule. Psalm 146, werset 3. Nie pokładajcie waszej ufności w książętach, w Synu Człowieczym, który ocalić nie zdoła. Czyli ten zwrot w ogóle jest to zwrot uniwersalny, tak jak zwrot Bóg, Synowie Boży i tak dalej. Na tym można by było dzisiaj skończyć ten temat. Najważniejsza rzecz w tym wszystkim jest to, że
teksty próbują w różny sposób, w różnego sposób nawet przetłumaczenia, szyk wyrazów przy tłumaczeniu przestawić, aby różne dogmaty w tekstach zawrzeć. Weźmy na przykład Jana 1,18, Ewangelia Jana, przekład poznański. Boga nikt nigdy nie widział, jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, dał nam Go poznać. Nowa Biblia Gdańska, ten sam werset. Boga nikt nigdy nie widział, to jedyny Syn, który jest na łonie Ojca, ten wytłumaczył. Jedyny Syn. Gdańska, jednorodzony Syn. Tysiąclatka piątka, jednorodzony Bóg. Świadkowa, jednorodzony Bóg. Z małej litery. Warszawsko-praska. Najbardziej mi się chyba podoba z tych... Nie, to Szterna mi się najbardziej podoba, ten fragment. Boga nikt nigdy nie widział. Teraz warszawsko-praska. Jednorodzony Syn, który jest Bogiem i który przebywa na łonie Ojca, On Go nam ukazał. Co to? Mieszasz ludziom. Wujka. Jednorodzony Syn, który jest na łonie ojcowskim. Szterna. Żydowski komentarz. Trzeba też wiedzieć, że tam jest dogmat trynitarny, panuje w tym, w tych kręgach. Pod Poznańskim lewo jedno. Masz? Nikt nigdy Boga nie widział, lecz jedyny i niepowtarzalny w swoim rodzaju Syn, który jest tym samym, co Bóg, jest u Bogu Ojca, On Go objawił. Ale jak weźmiemy sobie na przykład King James, to tam jest słowo greckie o numerze z angielską flagą. Tam jest greckie słowo o numerze G5207. No nie umiem czytać dobrze po angielsku. W każdym razie tu jest syn, tak? Tak, po środku mi poprawa trochę. I tu jest G5207, najdź, pokaże się chmurka. I tu jest greckie słowo, które jest syn. G5207. Ale przecież można, tak jak Stern, przetłumaczyć jedyny niepowtarzalny w swoim rodzaju Syn, który jest tym samym, co Bóg. Można? Można. Proroctwa bez interpretacji dane Dawidowi przez samego Stwórcę pod przysięgą mówią o potomstwu nasieniu, spermie i nic więcej. To, że różne doktryny pogańskie weszły, to weszły, to niepokalane poczęcie z różnych mitów, ze starożytnego Babilonu też ten mit powstał. Już nie pamiętam tam osobowo, jak to jest było, tylko znam zarys tego, że ten mąż umarł, ten król, i później jakby z zaświatów spłodził swojej byłej żonie i powstał jakoś dziewicy potomek. W końcu razie to, co czytaliśmy w parszy, tak kończąc, rodowody po mężczyznach, po tych, którzy przekazywali swoje nasienie następnemu potomstwu, jest jak najbardziej niepodważalne
i żadne dogmaty ludzkie tego nie zmienią. I wszystkie proroctwa dotyczące Mesjasza też o tym mówiły. Próbowałem wykazać dosadnie te fragmenty, gdzie jest ukrywane to nasienie, ten seed, tak, po angielsku spermia, gdzie jest ukrywane w różnych przekładach, ale jeżeli kopiemy, to dokopiemy, znaczy nie w sensie czynności, tylko komuś nogą, tylko badamy, szukamy głęboko, to znajdziemy to. I teraz wiara nasza musi być jak góra, bo całe narody są upite tym dogmatem. On się rozchodzi, ten dogmat maryjny, we wszystkim, co nas otacza. I ja nie kwestionuję tutaj w ogóle Jeszuły. Jeszua jest najważniejszą osobą w naszym życiu. Jest naszym Panem i Wybawicielem, Zbawicielem moim, Królem i Kapłanem na wzór Melchizedeka. Natomiast chcę powiedzieć, że proroctwa mówiły o nasieniu, że został zrodzony z linii Dawida, z domu Judy, z plemienia Judy, i to nic nie zmieni. Żadne przekręcanie tekstów tego nie zmieni, ukrywanie sedna nie zmieni, natomiast trzeba o tym głośno krzyczeć. Uciąć to przekazywanie z pokolenia na pokolenie tego fałszu, który też jest w tekstach przez tłumaczy próbowane, prawda jest ukrywana przez różnymi sztuczkami. Natomiast są teksty, tak jak czytałem, bez interpretacji, które mówią wprost. Jeżeli mówią wprost, to znaczy, że inne rzeczy, które są interpretacją, należy interpretować inaczej. To są słowa Najwyższego do Dawida przez Natana, przez psalmistę, psalmie 110 i w innych miejscach widać. Próbowałem to przytoczyć kilka fragmentów, że apostołowie dobrze wiedzieli, ludzie dobrze w tamtym czasie wiedzieli, że Mesjasz miał być z ciała zrodzony, z ciała miał pochodzić. O tym mówili proroctwa, inaczej tego nie rozumieli. Dlaczego przez stulecie się tak stało? Przez wieki? No bo tak chciano to zrobić. Zresztą są w psalmie proroctwa, które mówią o odstępstwie po Mesjaszu. Nie pamiętam, psalm chyba 89, jak pamiętam, zerknę. I to tłumaczy wszystko, dlaczego tak się stało, a nie inaczej. I przyszedł czas, że częściowo Księga Objawienia spełniła się dzisiaj, wypełniła się, że jedna góra, jeden dogmat jest unicestwiony. Tak, psalm 89, może tak na koniec, który mówi, że po Mesjaszu jest odstępstwo. Gdy nie będą szli drogą Mesjasza. Z historii wiemy, że tak się stało. Od wersetu 27 czytamy tak: będzie wołał do mnie, tyś ojcem moim, Bogiem moim, opoką zbawienia mego, ja zaś ustanowię go pierworodnym, wywyższym, najwyższym spośród królów ziemskich. Na wieki zachowam dla niego łaskę moją, a przymierze moje z nim trwać będzie niewzruszone. No okej. Okay. Ród jego twierdzę podczas powieczne czasy, a tron jego jak długo istnieć będą niebiosa. Tak, mamy te proroctwo zapewnione, powtórzone przez apostołów. I 31. Jeśli synowie jego,
porzucą moje prawo i nie będą postępowali według moich postanowień, jeśli pogwałcą moje ustawy i nie będą strzegli moich przykazań, rózgą ukażę ich przestępstwa, ich przewinienie razami, lecz nie pozbawię go łaski mojej i nie sprzeniewierzę się mojej wierności. Nie złamię mojego przymierza i nie zmienię tego, co usta moje wyrzekły. No, tu w pierwszej linii jest do Dawida. 36. Dobrze. Na dzisiaj to koniec. Dziękuję wszystkim. Przeanalizujmy sobie te, jak notowaliśmy. Przeanalizujmy sobie te fragmenty jeszcze raz w spokoju i nie dajmy się innym fragmentom. Wiedza jest wielką siłą. Bóg wielokrotnie mówi, że ucz się, nabywaj wiedzy, mądrości w różnych miejscach i to jest siła, żeby nas ktoś nie zwiódł. I wiem, nie poruszałem różnych, nie wchodziłem w dywagacje z różnymi wersetami, które są interpretacją. Natomiast wszedłem w namacalne, bezinterpretacyjne wersety wskazujące, że Jeszua urodził się z Józefa, swojego ojca cielesnego. Bo o tym mówią proroctwa. Bo jeżeli zaprzeczamy temu głosowi, który Bóg, to w takim razie musimy zaprzeczyć, że Jeszua był Mesjaszem. Ten dogmat w ogóle jest że Bóg został wcielony, to ja czasami ironicznie mówię do osób, które wierzą w to, że Bóg się wcielił i Miriam urodziła Boga, to mówię, że muszą zacząć wierzyć w dogmat, że Matka jest boska, Bogiem. Bo Matka Boska, czyli jest wyższa od Boga, bo ona Matka jest, urodziła. I w tym dogmacie katolickim powinni zacząć ten dogmat celebrować. Tak, notabene, nawiasem mówiąc, Kościół katolicki bardzo długo próbował rugować ten dogmat. To jest świeży dogmat maryjny, że to niepokalanie i tam poczęcie i tego typu rzeczy. No, ale widocznie to taka siła jego. W każdym razie spotykamy wszędzie to te ogniwa łączą się, mają skutki dalsze i każde myślenie powoduje, że tego typu zaprzeczenie, że Jeszua się zrodził z ciała, powoduje jakieś dogmaty prowadzące do trynitaryzmu, dualizmu, wcielanizmu i tak dalej, i tak dalej. Wiem, z czym walczę. Bo to jest walka z siłami ciemności, które są wszemi wobec. Bardzo silny dogmat, ale też ta nierządnica upiła bardzo mocno całe narody. Dobrze. Na dzisiaj skończyłem. Dziękuję wszystkim. Trudny temat, ciężki temat. Mam nadzieję, że postarałem się w jasny sposób przedstawić bezinterpretacyjne fragmenty w tekstach, których nie można interpretować. Cały dogmat jest zbudowany na Izajasza 7,14 i z niego pochodzą inne dogmaty. Konsekwencje niosą narody różnych postanowień i tak mają. Natomiast ja wyszedłem z tych dogmatów i intuicyjnie, że tak powiem, i później mi Bóg odsłonił te fragmenty, które dzisiaj wam przedstawiłem, dał mi zobaczyć je w prostym, zwykłym świetle, bez interpretacji.
I tak chciałbym, żebyście i wy je zobaczyli, przeanalizowali, a co wybierzecie, to wasze. Każdy ma wolną wolę. Do usłyszenia, do zobaczenia za tydzień o 12:00, jak zwykle. Następny parsza będzie. I do usłyszenia. Shalom. I wszystkim ich Bóg błogosławi i da nam trzeźwe i rozumne myślenie.